Cześć moi drodzy, dzisiaj trochę zmienię konwencję tego, co się pojawiało na tym kanale, bo nie będę wyciągał jakichś starych moich rozmów z tego głównego kanału i dał wam ten wycinek, ale dam wam fragment, który pojawi się dopiero w poniedziałek w odcinku świątecznym, bo jak widzicie, w takim odcinku jestem. To będzie takie Q&A, takie pytanie i odpowiedzi i tam jedno z pytań brzmiało w następujący sposób. Na pytanie zadane papieżowi, jak dzisiaj przyciągać ludzi do kościoła, odpowiedział: świadectwo. Generalnie słuszna i trafna diagnoza. Jednak jak ludzie, którzy nie doświadczyli Boga w sposób zjawiskowy, uzdrowienia, nawrócenia, znaki, cuda i tym podobne, mają dzielić się świadectwem, które po ludzku nie jest porywające? Ja bym odpowiedział w taki sposób, że jak nie masz w swoim życiu doświadczeń spektakularnych typu objawienia, cuda, jakieś, nie wiem, widzenie z drugiej perspektywy, że Pan Bóg ci się objawił, coś ci się powiedział, coś w ogóle stało się na adoracji, to tym bardziej powinieneś świadczyć. Bo większość ludzi, tak jak ty i ja, nie doświadczyła tych spektakularnych rzeczy. Oczywiście zależy od definicji, co znaczy spektakularne, bo jak dla mnie spektakularne jest to, że ktoś nie ma żadnych objawień, cudów, znaków, jego życie duchowe jest bez fajerwerków, bez jakichś nadprzyrodzonych zjawisk, a taka osoba przez kilkanaście lat, może przez całe życie, trwa przy Panu Bogu, modli się, stara się Go odkrywać i jest Mu wierna w zaufaniu Mu, w bliskości z Nim. Nie jest światowej czy ogólnopolskiej sławy youtuberem katolickim albo duchownym katolickim, na którego świadectwa przychodzą tłumy albo jego filmy oglądają tłumy, tylko mimo tego, że tego wszystkiego nie ma, trwa przy Panu Bogu. To jest dla mnie spektakularne. Jeden z moich najbardziej ulubionych rzeczy w kontekście duchowym, jakie są w internecie, to jest konferencja siostry Borkowskiej, która nazywa się Amen na milczenie Boga. Wielu wyobraża sobie, że wiara polega na jakimś stałym odczuwaniu obecności Boga, Jego istnienia. I dopiero to byłoby realne. Na tej zasadzie ludzie, którzy muszą sobie uczciwie powiedzieć, że nic takiego nie czują, wyciągają stąd wniosek, że widocznie są niewierzący. Więc może nie otrzymali takiej łaski. Ale skoro nie otrzymali, to najwyraźniej są zwolnieni i mogą całą sprawę zostawić tym, którzy widocznie otrzymali. Pamiętam tę przełomową chwilę w życiu mojego ojca, który przez długie lata uważał się za religijnie obojętnego, ale w swoich ostatnich latach coraz bardziej tęsknił za Bogiem, czytał dużo, chodził na mszę świętą i tylko wciąż był pewien, że widocznie nie nadaje się do wiary, skoro nic nie czuje. No nie czuje, no to co ma robić teraz? A rozmowa była krótka. Córeczko, ja bym bardzo chętnie uwierzył, ale nic nie czuję. Ja zdumiona, ależ tato, ja także nic nie czuję. Jak to? Nic? Nic. Spojrzał na mnie, jakby mnie pierwszy raz w życiu zobaczył, i zmienił temat, ale wkrótce potem uznał obecność Chrystusa w Eucharystii i zaczął Go przyjmować. Działanie Ducha Bożego poznajemy po skutkach, nie po odczuciu. Ja wam powiem coś w tajemnicy. Nie lubię świadectw spektakularnych. Nie dlatego, że nie wierzę, że Pan Bóg nie działa w sposób spektakularny, że nie robi tych cudów, znaków i wielkich rzeczy takich zjawiskowych w życiu różnych ludzi. Wierzę w to absolutnie. Tylko tego rodzaju świadectwa w moim życiu zrodziły takie kryzysy, które charakteryzowały dwie rzeczy. Po pierwsze, że jak słuchałem takich świadectw, to miałem wrażenie, że ja skoro takich rzeczy nie mam, takich wiecie, wow, takich objawień, takich znaków, takich w ogóle bardzo silnych dotknięć, to w takim razie Pan Bóg się mną nie interesuje. Że ja skoro tego nie mam i moje życie jest takie, moja modlitwa jest taka nudna, taka niekarmiąca, taka nieemocjonalna, to kurczę, to Pan Bóg mnie nie kocha. No bo co gorsza, nie istnieje. No przynajmniej w moim życiu to na pewno. A po drugie, ile to ja czasu spędziłem na modlitwie, czy przed Najświętszym Sakramentem właśnie z takim czekaniem. Panie Boże, powiedz coś. Okej, powiedział, czy ja to pomyślałem. Kurczę, przesłyszałem się, czy to był znak. Powiedz, no proszę, powiedz, zrób coś. I nie mówił. Czekanie i myślenie takie, nie ma spektakularnych wydarzeń, to nie, Pan Bóg mnie nie kocha. Będzie spektakularne, to dobra, poczuję się wierzący i będę mógł żyć z Panem Bogiem. Dziś wiem, że to bzdura. Wiecie dlaczego? Jak to powiedział ksiądz
świętej pamięci Krzysztof Grzywocz. Pan Bóg jest miłośnikiem procesu. Jedną prośbę bym miał. Weź sobie zeszyt i weź sobie spisz swoje życie, swój taki życiorys. Potem spójrz na to i zobacz, czy nie ma tam śladów Boga. Czy w tych delikatnych zmianach, w tych ewolucjach, w tych metanojach, zmianach myślenia, nie ma dotknięć Pana Boga. Subtelnych, dających przestrzeń do Twojej decyzji, dającej wolność wyboru Tobie, nie zmuszających Cię do niczego. Ale że byłeś taki 10 lat temu, a teraz jesteś taki. Że o Kościele myślałeś to, a teraz myślisz tak. Że byłeś gburem i chamem, a teraz jesteś może trochę mniejszym gburem i chamem. Że kiedyś nie kochałeś siebie, a teraz kochasz siebie. I tak we wszystkim. Zobacz, jak to się działo, pod jakim wpływem, dlaczego i tak dalej. To jest spektakularne. A już nawiasem mówiąc, to świadectwo, o którym mówił papież, to nie jest tylko to, że po prostu spisałeś swoje życie i mówisz to w parafii, czy na konferencjach, czy na kanale na YouTubie, czy coś takiego. To nie tylko to miał papież na myśli. Chodzi o to, żeby po prostu żyć w ten sposób. To znaczy, żeby przestać mówić o wierze, a żyć wiarą. Modlić się, dać się przemieniać Duchowi Świętemu, chodzić na Eucharystię, przyjmować sakramenty, przemieniać się obecnością Pana Boga i skupić się tylko na tym. Cały swój rozum, całe swoje myśli, całe swoje serce wkładać w to, żeby przylgnąć do Pana Jezusa. A Pan Bóg zrobi swoje.